I witam, wam gorąco w kolejnym odcinku, tym razem krypto migawki. Mamy tutaj wiadomości na 3 lutego 2023. Sprawdźmy jak poradził sobie Markę, czyli S&P 500. Mamy procent 47 w górę, do tego NASDAQ 3,25% w górę. Widzimy, że to po kłosie tego spotkania Fedu jest nadal w trendzie. Potem mamy dolar, który wyjątkowo... O pół procent również się umacnia w skali dnia. Złoto za to nurkuje nam z 1900, chyba tutaj byliśmy nawet 50 dolarów na 1913. Jeżeli chodzi o stablecoiny, mamy powiedzmy, od dobrych hmm, dobrej połowy miesiąca, 18 stycznia, delikatny wzrost. Delikatny wzrost. To jest jeszcze za mało, ale coś nam to mówi, tak? jeżeli chodzi o. Załamanie tego trendu przynajmniej 3-miesięcznego. Zobaczmy tutaj jeden rok. No, nadal jeszcze słabiutko, ale będziemy obserwować stablecoiny. Zobaczmy Coingeco, czy te same wzrosty mieliśmy na naszym rynku. No niekoniecznie. Tutaj mieliśmy 0,8% w dół, 23 543 dolary. Ostatnio tak sobie myślałem, jeżeli ten market i yy, ci wielcy tego świata, tego rynku potrzebują zarobić na longujących i shortujących, to jeżeli więcej jest, powiedzmy teraz, longujących w tym rynku, tak jak to ma miejsce w NASDAQ, S&P, to wydaje mi się, że bardziej by zarobili, jeżeli ten market by przynajmniej zatrzymali na jeden dzień albo dwa shortując longi, tak? Ci wielcy tego świata, dlatego może nie widzimy takiego samego wzrostu, jak na S&P 500, jeżeli chodzi o Congreco. zastanawiam się, czy potrzebny im jest kolejny all time high, tym wszystkim wielorybom, które, no, można powiedzieć, układają karty w świecie krypto. Tego jeszcze nie wiem, ale zobaczmy projekty, które sobie najlepiej poradziły. Ethereum Proof of Work 23,3%, Huobi 12,6%, Render 11%. Projekty, które sobie nie poradziły. Synthetics Network minus 5,6%, Mina Protocol minus 4,8% Internet Computer. Minus 4,6%. Mamy również informacje o odblokowanych tokenach, jeżeli chodzi o ten tydzień, czy powiedzmy nawet ten miesiąc, czyli 12 lutego APT 80 milionów dolarów. SAND 280 milionów dolarów zostanie odblokowanego w walentynki. DYDX 22 miliony dolarów też w walentynki. BIT ze 100 milionami dolarów 15 lutego. APE z 45 milionami dolarów zostanie odblokowane 17 lutego. 27 lutego RON o wartości ponad 38 milionów dolarów zostanie odblokowanych, a ponadto NIM, czyli NIM X2Y2 i IMX i YGG również będą miały dużą liczbę odblokowanych tych tokenów w lutym. Także dla tych, którzy śledzą takie projekty, to jest warte zauważenia, czy na przykład w okolicach tych dat nie będzie spadków albo tuż po, jeżeli te tokeny zostaną odblokowane, na przykład dla ekipy, która tworzyła projekt, czy tam reklamodawców, tak? Także tutaj te projekty, miejcie to na uwadze. Jeżeli chodzi o chat GPT, tutaj founder, czyli założyciel mówi, że już niedługo będziecie mogli porozmawiać ze swoją zmarłą mamą, babcią, dziadkiem, czy kogoś z rodziny, więc nie wiemy w jaki sposób to będzie się odbywać na chat GPT, taka nowa funkcja, ale zastanawiam się, czy większość wróżek, wróżbitów straci pracę, tak? Tutaj, jeżeli będziecie mogli zamyślić do wróżki, czego nie polecam? Osobiście, ale każdy ma swoje życie, każdy ma swoje mm, widzi mi się na życie. Także tutaj to jest akurat każdego wewnętrzna sprawa, ale widzicie, że Chat GPT nawet wchodzi gdzieś tutaj. Kto wie, może niedługo astrologia, karty Tarota i inne rzeczy będą możliwe. I będziecie powiedzmy na tvn jeszcze czy gdzieś tam oglądać po północy te odcinki już nie z panią. W fajnych szatach, czy z panem, który wam przepowie przyszłość, ale z czatem GPG, tak? takim wersja premium, dla e, takich, którzy chcieliby dowiedzieć się troszeczkę więcej na temat przyszłości. Everland Finance na Solanie ogłasza zamknięcie z powodu braku płynności. Czyli widzimy, że pożyczki, staking i inne rzeczy ostatnio nie są w modzie, e, przynajmniej przy takiej wartości rynku. A jeżeli by tutaj przejść do tego pana, gdzie go tutaj miałem? O, właśnie, Aleksa Maszyńskiego. Zanim implodował Celsius, Aleks Maszyński wprost powiedział wszystkim, że to schemat Ponziego. Dlatego potrzebowali wielomiliardowego ratunku od Tetera i otrzymali go od nich. Kiedy go otrzymali? Jeszcze w hoście. Także już były wczesne oznaki tego, że tam się nie spinało. Tutaj jest ten film, nie będę go teraz puszczał na dosłownie 35 sekund, Możecie sobie spokojnie zobaczyć, jak, jak mówi, że już wtedy się nie spinał, z własnych pieniędzy musiał dodawać, ale wiecie, no jeżeli z własnych pieniędzy, no to był, e, można powiedzieć, dobroduszny w tamtym okresie nawet jeżeli ta firma się nie spinała, a potem też wiemy, jak sytuacja wyglądała. Jeżeli ktoś chce powiedzieć, że fajnie się mówi o czymś, już po fakcie, to ja polecam jedną z audycji, ja ją znajdę. Dokładnie o Stykingu mówiłem. W 2019 roku, kiedy m, pamiętam tam były zmiany, już w pewnych projektach, gdzie nie spinało się, a nawet mówiono o tym, że za duża liczba osób chodzi. O czym mówi tutaj nawet Aleks Maszyński, e, że no, oni chcą podbić świat. Z jednej strony, tak? Więcej ludzi chcą zaprosić, ale z drugiej strony, już te pieniądze wtedy się nie spinały. w się. Postaram się znaleźć. Już mówiłem od paru miesięcy, że postaram się znaleźć tę audycję, ale. Tyle jest tych audycji, że muszę dobrze trafić w temat, bo mniej więcej pamiętam o czym była ta audycja, e, tylko żeby tutaj wam ją przedstawić. Dalej mamy: istnieje szalona teoria, że cena Bitcoina jest sztucznie podparta. A naukowiec, który udowodnił manipulację w 2017 roku, podejrzewa, że może się to powtórzyć. Oczywiście, jeżeli to wychodzi z Fortune, no to to jest MSM, tak? czyli Mainstream Media. E, co było na Mainstream Media wcześniej, mm, także tu wiemy, co było na Forcie, Fortune. Wszyscy, którzy powiedzmy gdzieś reklamowali Ponzy do tej pory, byli na piedestale tych okładek. Również tam się znalazł CZ, także tutaj bym uważał, ale wtedy jaka jest różnica? Wtedy, w tamtym okresie, reklamowano ten rynek tymi właśnie twarzami. Więc nie ufamem MSM, a szczególnie Fortune, ale czemu akurat teraz Fortune przypomina o tym? Czemu akurat wychodzi taki artykuł? Czyżby CZ zaczął przeszkadzać? Czy nie ma już swoich wizji typu czamach? Na tym rynku, a może Gary Gensler jest nieugięty w swoich przekonaniach co do regulacji krypto, zawsze takie zmiany narracji ciekawią. Tutaj większość przechodzi koło takich artykułów, a, a znowu się uczepili. Mnie interesuje zmiana narracji. Zmiana Chamaha, dlaczego go już nie ma na tym rynku. O, jeszcze coś bardzo ciekawego tutaj gdzieś mieliśmy. Michael Burry ponownie usunął swoje konto na Twitterze po opublikowaniu słowa sprzedaj. Kim jest Michael? Michael, amerykański menadżer funduszu Hedgingowego, jest założycielem funduszu Scion Capital LLC, którego był właścicielem od 2000, 2000 roku do 2008. Kiedy zamknął go w celu prowadzenia osobistych inwestycji, Bury był jednym z pierwszych inwestorów, który rozpoznał i zainwestował w zbliżający się krach na rynku pożyczek hipotecznych wysokiego ryzyka, czyli shortował rynek, która doprowadziła do ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego w 2007 roku. Dziennikarz ekonomiczny Michael Lewis opisał go w swojej książce pod tytułem The Big Short, chyba nawet film na ten temat był, czy chodziło mu o krypto, czy ogólnie o rynki światowe. Dziadzia Fed poskromi? Tego nie wiemy. Ale dziwne jest to, że najpierw sell, czyli sprzedaj, a potem usuwa swoje konto. Albo może za niego usunę. Kto wie, dzisiaj w dzisiejszym świecie niczego nie jesteśmy pewni. Ale ciekawe, ciekawe jeżeli chodzi o taką tutaj dodatkową informację, Dalej mamy BTC, przetworzył swój największy blok w historii w wielkości 396 MB i miał tylko 63 transakcje. Dlaczego? Użytkownicy dodają JPG do łańcucha bloków, który zajmuje miejsce i ogranicza liczbę transakcji w każdym bloku. Na przykład ktoś dodał tam grę Doom z, nie wiem czy pamiętacie, ojej, aż mi się stare czasy przypomniały. Grę Doom, tutaj macie na Ordinals, na tym protokole, który się dodało, czy gra w ping pong, tutaj jeszcze piłaczka powinna być, ale akurat jej nie ma. Także widzimy, że jest delikatny problem, tak? W tym, co tam się teraz dzieje. No i teraz będzie trzeba wybrać na BTC, czy Bitcoin jest censorship rezystant? czy tak naprawdę jest tam cenzura, bez cenzury się wszystko dokonuje, czy nie jest, czy ktoś zdecyduje, że żadnych JPEG-ów na blockchainie nie będzie. Także ktoś, jak to nazywa się teraz pod kontekstem filtra wyfiltruje nam, powiedzmy, te rzeczy. Także bardzo ciekawie, jak bumerang wrócił, tak jak mówiłem wcześniej, to, co się wcześniej gdzieś tam indziej krytykowało. Dobra, teraz przejdźmy do kolejnego. Ktoś mi tutaj podsunął akurat to, bo nie oglądałem Andrzeja w tym przypadku, ale Andrzej tutaj opowiada w tej audycji o kryptosfer, który 4 lutego będzie we Wrocławiu. tutaj temat przemówienia akurat Rafała... Kiełbusa, cię będzie załoskiego, nie wiem dlaczego. Rafał Kiełbusa jest, czy 27 milionów BTC wystarczy? Aż chętnie posłucham, jak będzie weterze. Dziwi mnie trochę reakcja Andrzeja. Małe wątpienie, czy gotowanie powolnej żaby. Oczywiście chodzi tutaj o powolne gotowanie żaby, jak to już jeszcze tutaj. Rafał dodał: zobaczymy, czy przekona mi, w którą stronę. Także jeszcze nie wiemy. Nie oceniamy, czy to będzie potrzebne, czy nie. Miejmy nadzieję, że nie. Ale posłuchajmy. Tego fragmentu. Rafał Kiełbus, zobaczcie, można zobaczyć również Rafała Kiełbusa na żywo o 11.45. Bitcoin jako pieniądz, czy 21 milionów wystarczy? No właśnie, ja się obawiam, że nie wystarczy, że trzeba trochę to odrukować. Ciekawe, co Rafał o tym. Oczywiście tutaj Andrzej dodał, że czartuje, także okej, okay, wybaczamy, jeżeli chodzi o taką narrację. Jeżeli będzie gdzieś w eterze, warto będzie posłuchać, jak to... Będzie rozwiązane. Dalej mamy też Gadego Gensleda, który mówił ostatnio również o proof of stake bardziej tutaj o byzantyjskiej umowie federalnej, czy to można potłumaczyć troszeczkę jak POS, gdzieś w przeciwnym kierunku, ale dla mnie, jako przewodniczącego, bardzo ważne jest, aby jeszcze podkreślić, że SEG jest neutralny technologicznie nie chodzi o technologię, chodzi o prawo dlatego tylko proof of work są towarami not securities. Czy Proof of Stake będzie Securities, czy tutaj będzie nagła zmiana reszty projektów e, i nagle giełdę budem, będą musiały rejestrować każdy jeden podmiot, który jest Proof of Stake, tego nie wiemy. Ale ten pan e, ma dużo wspólnego z FTX-em i innymi rzeczami i to wiemy. To tego nie trzeba komentować, ale e, pytanie, co zrobi... Prawo czy regulacje, co oni tutaj wymyślą. Mamy również artykuł Cointelegraph. Profesjonalni handlowcy bitcoina rozgrzewają poziom 24 tysięcy, co sugeruje, że obecny ride BTC ma podstawy, czy to jak tutaj mówią, nogi, a więc. Dlaczego? Po przetestowaniu wsparcia w wysokości 22,500 1 lutego Bitcoin zyskał 6,5%, w ciągu 5 godzin od tego czasu flirtuje z poziomem 24, chociaż ostatnie zyski są ekscytujące, handlowcy powinni zauważyć, że poprawa nastrojów na rynku krypto była odzwierciedleniem nastawienia do ryzyka obserwowanego na tradycyjnych rynkach. Więc potencjalne przeciwności regulacyjne mogły również odegrać istotną rolę we wspieraniu wzrostu Bitcoina. Huang Yiping, były członek Komitetu Polityki Pieniężnej w Ludowym Banku Chin, niedawno argumentował, że stały zakaz krypto może spowodować wiele straconych okazji. Huang obecnie profesor ekonomii w National School of Development na Uniwersytecie Pekinskim skrytykował Bitcoina za brak wewnętrznej wartości, ale zauważył, że technologie związane z kryptowalutami są bardzo cenne dla regulowanych systemów finansowych. Przyjrzymy się wskaźnikom instrumentów pochodnych, aby zrozumieć, czy profesjonalni handlowcy dodali pozycję dźwigni po niedawnym wybiciu ceny bitcoina. I tutaj mamy właśnie ten artykuł, więc powyższy wykres wskazuje ten tutaj oko że wskaźnik marży handlowców OKEX OK, jak z stycznia wzrósł z 30 stycznia. Sygnalizują, że profesjonalni handlowcy dodali dźwignię długo po tym, jak Bitcoin pomyślnie odbił się od przetestowania wsparcia w wysokości 22,5. Czyli widzimy, mieliśmy dźwignię tutaj, co ważniejsze 29 stycznia zanotował najniższy poziom wskaźnika od ponad 11 tygodni na poziomie 13, co z dużym marginesem faworyzowało pożyczanie z tablecoinów. Wskazuje na to, że shorty nie są pewne co do budowania niedźwiedzi lewarowanych pozycji, czyli ten artykuł nam wiele mówi. Jeżeli nie ma wiele shortów to może okazuje się, że ktoś potrzebuje pompy na tym rynku, żeby wyskoczyć na informacji w OFEDzie, że idziemy już na 24, 24,5. Ktoś wchodzi na longa, wtedy bo shortujących nie ma za wiele, wtedy szła cena w przeciwnym kierunku, a wtedy właśnie kasuje się longujących. Dlatego dzisiaj już nie mieliśmy wzrostów oczywiście na BTC, bo trzeba było skasować tych najbardziej pozytywnych. Nie wiem, czy rozumiecie o co, o co mi chodzi, że tutaj ten rynek jeszcze się cechuje tym, że mamy, <mamy również longujących i shortujących, a, a powiedzmy ktoś na samej górze chce zarobić. Podsumowanie tego artykułu jest takie, że nawet jeśli przekroczenie poziomu 24 tysiące zajmie trochę więcej czasu, być może kilka dni, nie ma żadnych oznak, napięć, pochodnych z rynku depozytów zabezpieczających bitcoina i opcji. Jednak tradycyjne rynki nadal odgrywają istotną rolę w wyznaczaniu trendu. No i widzimy, że w jeden dzień idzie za tra tradycyjnym rynkiem, a drugi dzień troszeczkę się tutaj nam gdzieś zawraca. Daily Huddle, Twitter zamknął Doge Tipping bota, zachęcając do apeli do Elona Muska sprzeciw społeczności w Coina. jest tutaj bardzo duży, czyli gigant mediów społecznościowych Twitter zamyka bota, który pozwala użytkownikom dawać innym napiwki w memach krypto Dogecoina. Coina. Wcześniej, nie wiem czy pamiętacie, ale to nie było Szeroko komentowane, bo no, nie bardzo to było wygodne, ale również Twitter usunął Lightning Network jako wsparcie do tych botów, powiedzmy, botów, do no, po prostu tutaj napiwków na Twitterze. Więc teraz widzimy, że kolejny, który za tym idzie, jest Dogecoin. To nie idzie raczej w mierze etosu krypto, ale widzimy, że jasno i wyraźnie wypowiedzieli się, że najpierw to będzie bramka fiatów, a może w niedalekiej przyszłości będzie to e, jakieś krypto z naciskiem. Przyszłości. Miliarder Charlie Munger ma 99 lat, do setki mu brakuje 1, także wezwał Stany Zjednoczone do pójścia w ślady Chin i po prostu zakazania całej technologii, czyli do zakazu krypto. Wiceprezes Berkshire Hathaway Charlie Munger wezwał Stany Zjednoczone do całkowitego zakazania krypto. 99-latek skrytkował przemysł krypto za niektóre w jego drapieżnych praktyk tokenomicznych, a w 2021 Munger nazwał krypto obrzydliwymi i sprzecznymi z interesami cywilizacji. Także tutaj widzimy, że ten pan już troszeczkę wcześniej krytykował, zanim mieliśmy all time ostatnie, także także też trzeba wziąć to pod uwagę, ale zobaczcie, jaka jest nagonka zewsząd. Czyli mamy Fortune, mamy tutaj ostatni artykuł z Wall Street Journal, który przypomina nam o tym, że 86% ttr w 2018 roku było wtedy gdzieś potwierdzonych. Także coś tutaj się dzieje. Coś tutaj zaczynają asy nam ukierunkowywać. Nie wiemy dlaczego i nagle zaczęło to Przeszkadzać teraz, ale przynajmniej z tym panem możemy się zgodzić, że e, no, nieciekawie wcześniej mówił. Ale co on skrytykował? Projekty krypto za sprzedaż tokenów VC przed udostępnieniem publicznie tylko części tokenów. Drapieżny program, który pozwala inwestorom z rundy zalążkowej zrzucić swoje udziały na inwestorów detalicznych. Czyli tutaj mówi o dokładnie co robił Czamach. BitHamp przenosimy się do Korei Południowej, właściciel największej giełdy krypto. Bitham został aresztowany w kraju w czwartek pod zarzutem rzekomej defraudacji, manipulacji akcjami. Kang Jong-un, de facto właściciel lokalnej giełdy kryptowalut, Bithumb został zatrzymany. Kang otrzymał 25 stycznia nakaz aresztowania od sądu okręgowego w Seulu za kilka zarzutów, w tym zaniedbanie obowiązków, manipulacje na rynku i oszukańcze transakcje. No i tutaj to jest najświeższa informacja i zobaczymy co tutaj się Wyjaśnie. Za to Willy Wu, popularny analityk on-chain, uważa, że instytucje mogą być siłą napędową ostatniego rajdu Bitcoina. Woo mówi swoim milionom obserwującym na Twitterze, że Ride BTC zbiega się z nowym schematem przepływów stablecoinów o wartości miliardów dolarów na giełdy tylko w dni robocze. Wydaje mi się, że jest to sygnatura ciepna dużych instytucji dokonujących zakupów. Czas napływów obejmuje około 16 godzin, przy czym strefa ciszy to azjatyckie godziny pracy. Czyli on tutaj uważa, że jeżeli te stablecoiny wchodzą, niezależnie jakie, tutaj on już nie podejmuje decyzji, czy to jest BUSD i cały czas na przemian z Tetherem, czy nie, tylko jeżeli one wchodzą, to najczęściej się to dzieje od poniedziałku do piątku. Tak jak I wtedy na tej, na tej właśnie analizie stwierdził, że to jest pewnie instytucjonalna moc wchodzenia. Na rynek. Okej, okay, to by było na tyle. Ja Wam życzę wspaniałego dnia. No i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.